Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać przecinkę o Xiphopholus pygmaeus, czyli mieczyków pigmejowatych. To akwarium to monokultura Wallisneri. No i akurat tak już narosła, że będę ją przycinał. Robię to co jakieś 3 miesiące, więc pomyślałem, że to może być dla kogoś ciekawe. Pierwsze od tego zacznę, to usunięcie tej rzęsy. Zobaczcie, tego też jeszcze nie miałem. Mszyce. To tutaj to są mszyce. Na tych liściach, które są przy powierzchni, one żyją. Nie miałem jeszcze mszyc w akwarium. Nie wiem, no, muszę to mechanicznie usuwać dziadostwo, bo no, chemia żadna nie wchodzi w rachubę. No, ale jest ich trochę, tych mszyc. Tu wszędzie widać. Tutaj, tutaj. Dobra, to... A później oczywiście... Tutaj pokażę za niżej. Chciałbym zmienić wodę. Usunąć tą walisnerię, tutaj mi tutaj narosła. No i posadziłem tu wcześniej żabienicę, ale ona nie chce tu rosnąć, więc muszę ją wywalić. Jak będę czyścił limek następnym razem, to pobiorę trochę sagitarii, bo widzę, że sagitaria się tutaj trzyma, więc cały ten dół tutaj obsadzę sagitarią. Dobra, no to można zaczynać usuwać rzęsę. Przy okazji zbiorę tych mszyc trochę. Już przechodziłem naprawdę różne rzeczy w tym fishroomie, łącznie z dwoma zadaniami. No ale jeszcze mszyc nie miałem. Miałem atak larw ważek, zresztą nie jeden. Oczywiście różne choróbska, wypławki, ale jeszcze tego nie miałem. A no jeszcze szczury były przecież, tak, inwazja szczurów. No ale nie było jeszcze mszyc. Mam nadzieję, że nie przedostaną mi się do paludarium. Póki co to patrzyłem je w dwóch zbiornikach. Tutaj u mieczyków i u skifia. Nie wiem co one tam poszukują. U skifia akurat też jest walisneria, więc wiąże jakby ze sobą występowanie tych dwóch organizmów. Bo właśnie w innych akwariach, gdzie walisnerii nie ma, to nie ma też mszyc. Ciekawa obserwacja, nie spotkałem się nigdy z taką, żeby ktokolwiek coś na ten temat pisał. Także można mieć i mszyce. Nie fajnie, no ale cóż. Jak przytnę te liście, no to mszyce nie będą miały możliwości na nich żerować. To myślę, że problem zniknie. Właśnie u skifia jest podobnie, że te liście są na powierzchni i właśnie na tych liściach siedzą te cholerne mszyce. Dobra, to mamy zrobione. Teraz możemy przyciąć. Walisneria nie specjalnie lubi przycinanie. Te liście niestety na końcach są takie brzydkie, tutaj widać po starej przycince. I ten liść stopniowo obumiera. No ale niestety ta walisneria jest dość długa. Ona, widzę, że nawet do metra może dorosnąć. Zaczyna się niestety zawijać i głuszyć, więc nie ma innego wyjścia jak przycinka. Przycinamy zupełnie tak samo, jakbyśmy cięli włosy. Wyciągamy całą garść. Naciągamy z lekka. I tniemy. Dzięki temu te liście poniżej będą mogły się rozłożyć, bo one się tam już wyginają. Na koniec później trzeba przeczesać to wszystko palcami, tak jak włosy. No, do dołu też dotrze więcej światła, to o, widać jakie już długie są te pędy, one mogą, znaczy pędy, liście. One byłyby jeszcze dłuższe, dużo, dużo dłuższe, gdyby im pozwolić. No niestety taki obcięty
on już raczej nie będzie rósł, dlatego że jakby stożek wzrostu tego liścia jest na czubku. Ale no, roślinom też to dobrze zrobi, bo jest ich tumultum. Akurat ten zbiornik założyłem wykorzystując glinę i odrobinę ziemi ogrodowej. Gliny jest dosyć dużo w podłożu. To podłoże robiłem z myślą o właśnie walisnerii. Chciałem mieć las taki. Udało się, nie powiem. Walisnerii to idealnie pasuje w tym akwarium. W żadnym innym mi tak dobrze nie rośnie. Mam jeszcze dwóch, jak wspomniałem, u Skifia i u Ancistrusów. Ale ten tutaj jest najlepszy. Znaczy no, najlepsza. Najlepszy, bo też na tą roślinę mówi się nużaniec. Jest tego sporo gatunków. Najładniejszy według mnie to jest ten taki spiralny, spiralis. Ale wbrew pozorom jest to trudna roślina. Jeżeli jej spasują warunki, to będzie rosła Wam jak kwast. Natomiast, no właśnie, żeby te warunki jej spasowały, to też nie jest tak prosto. To jest roślina, która raczej woli chłodniejszą wodę. Mówię akurat o tej spiralis, ale ta tutaj, którą mam, no też lepiej rośnie w chłodniejszej wodzie, wydaje mi się. Takiej około 22 stopni. W sprzyjających warunkach dość taka ekspansywna roślina, wytwarza kłącza, które się poruszają pod ziemią, pod podłożem, zupełnie jak kryptokoryna. No i ale rośnie szybciej niż kryptokoryna i bardzo szybko potrafi skolonizować nowe akwarium. Tu już tam wyciągnąłem ponad 100 roślin w sumie. Także no, dość ekspansywna roślinka. Pochodzi z Ameryki Północnej. Także znosi temperatury takie niższe w zimie nawet. No okresowo nawet przypuszczam, że przy 10 stopniach by przetrwała przez pewien czas. Widziałem też filmiki, że zimują w Stanach, na przykład walisnerię na zewnątrz, przykrywają tylko oczko wodne jakąś folią albo kleksą, tak żeby jednak troszkę ta temperatura była wyższa. Normalnie walisneria zimuje sobie w oczku wodnym. No ja nie mam oczka wodnego, więc nie mam jak tego przetestować, ale przypuszczam, że jest to możliwe z tego powodu, że w tamtym roku miałem taki kibel tak z takiego czarnego plastiku, tak dawniej trzymałem ryby tutaj w Fiszumie i miałem tam trochę roślin akwariowych nadmiary. Był między innymi ranunculus i co ciekawe, ten ranunculus przetrwał zimę. Także normalnie jest w stanie, z tego co widzę, rozmnażać się w warunkach europejskich. Przynajmniej takich, jak tutaj w Niemczech panują. Tutaj te zimy nie są jakieś bardzo surowe. Ale temperatury minusowe mimo wszystko są w zimie. I ten kibel był zamarznięty. No nie był zamarznięty do dna, ale było tak no, z 10 cm lodu w środku. Jak widzicie, jest cała masa tych liści, ale rozjaśni się trochę akwarium. Może więcej młodych mieczyków wypaczę, bo wypaczyłem dwa już takie wyrośnięte, więc gdzieś pewnie się kryją pozostałe, mniejsze. Tu będzie okazja przekonać się. A teraz trzeba powyczesywać tutaj. Wszystkie te zagięte takie liście trzeba wyczesać, żeby się wyprostowały. A później trzeba je przyciąć oczywiście. O.
Nie należy się bać, trzeba ciąć. W przypadku, jeżeli obsada jest większa w akwarium, no tutaj jest tylko kilka ryb na 100 litrów, więc to nie jest takie istotne, ale w przypadku, jeżeli obsada jest większa, robimy tego typu, to jest większa przycinka. Każda z roślin zostanie uszkodzona, będzie chorować przez chwilę. W związku z czym nie będzie pochłaniać nam tak azotu jak wcześniej. Warunki w akwarium, no takim będą punkty zawieszenia, można by powiedzieć. No i w przypadku dużej obsady koniecznym jest zrobić na drugi dzień podmiankę wody. Ta podmianka wynika z tego, że uszkadzamy rośliny. Z uszkodzonych liści sączy się sok komórkowy. Ten sok komórkowy, o, tu już się zagłuszył jakiś, co do śmieci. No one konkurują ze sobą i no niestety zagłuszają się, także ta przycinka jest konieczna. Oczywiście gdyby akwarium było odpowiednio większe, no to bym tej przycinki nie robił, ale nawet w największym akwarium w końcu całe uległoby zarośnięciu, nieważne czy trwałoby to rok czy dwa, kiedyś nastąpiłby ten moment. Ale osobiście uważam, że no, trzeba tak planować akwarium, żeby tych przycinek było jak najmniej, jak najrzadziej. Żadna roślina nie lubi być cięta. Owszem, rośliny wykorzystują zwierzęta na różne sposoby, aby się rozmnażać i zwiększać swoje zasięgi. I nornica, która będzie zbierać jakieś cebulki roślin w swojej norze, no o części z nich zapomni, część z nich zje, część o części zapomni, gdzie je odłożyła. Na przyszły rok pojawią się nowe, więc będzie jadła świeże. A dzięki temu część cebul przetrwa i roślina zdobędzie nowe siedliska. Ale generalnie wybierając rośliny nie lubią być cięte, więc powinniśmy tego unikać. Takie jest moje zdanie. Roślina, która ma dobre warunki, optymalne, szybko rośnie, szczególnie rośliny łodygowe, i owszem, no tnąc możemy je zagęścić, no bo obcinamy stożek wzrostu, roślina chce dorosnąć do powierzchni, wytwarza nowe stożki, czyli dla nas optycznie jest ładniejsza. Natomiast jej wcale o to nie chodzi. Chodzi o to, żeby jak najszybciej dorosnąć do powierzchni, wyrosnąć ponad powierzchnię, zacząć kwitnąć. Wtedy te dolne, niestety, łodygi zrzucają liście, no bo tam mają mniej światła, nie opłaca się tam produkować liści nowych. No i wszystkie liście są ponad wodą. Roślina stopniowo zaczyna przy powierzchni tworzyć rozetę, z której wyrastają nowe odnogi i roślina rośnie typowo emersyjnie. Dopiero w porze deszczowej zostaje zalana, no i wegetuje sobie jakoś tam pod wodą, lepiej lub gorzej. Ale generalnie rośliny nie lubią być cięte. Oczywiście w przypadku akwarium holenderskiego czy tam jakiegoś innego typu roślinniaka, no dążymy do jak największej ilości i zróżnicowania gatunków. No i w tym wypadku no trzeba ciąć, bo miejsce na dane rośliny jest ograniczone. Jakąś tam kompozycję sobie wtedy tworzymy. No ale jest to w pewien sposób wszystko sztuczne i na dłuższą metę nie da się latami tych samych roślin trzymać w zbiorniku. Co jakiś czas trzeba odnowić sobie obsadę, no bo rośliny się z czasem degenerują, już nie są tak ładne. To sobie zostawimy. Już nie są tak ładne, no i trzeba po prostu nowe. Owszem, można intensywnie nawozić, ale to jest wszystko no, sztucznie przez nas utrzymywane. Ja natomiast, choćby przez to, że mam tyle tych akwariów, dążę do tego, żebym miał jak najmniej pracy. Nie byłbym w stanie utrzymać 40 akwarii holenderskich, ponieważ musiałbym się tym zajmować od rana do wieczora.
Więc staram się tak teraz te akwaria budować, żeby no, robić przycinki jak najrzadziej. Dlatego też wspominałem, że dobra jest do tego monokultura roślin, bo no jeżeli mamy dużo gatunków, to staramy się, żeby każdy miał swoje tam miejsce w tym akwarium. W związku z czym albo musimy z prawa coś przyciąć, albo z lewa. A tutaj jak jedna walisneria głuszy drugą walisnerię i tamta bumiera, no to cóż, to ma bumierającą po prostu wyciągam, a ta druga, która jest silniejsza, ma więcej miejsca, jest jeszcze większa. No ale ilość gatunków w akwarium mi się nie zmniejsza, więc jeżeli ktoś kolekcjonuje rośliny, to nie traci żadnego gatunku. Oczywiście, wszystko to jak mówię, zawsze powtarzam, zależy co mamy w akwarium, na co jesteśmy nastawieni, bo jeżeli jesteśmy nastawieni na rośliny, no to warunki hodowlane dla ryb nie są dla nas tak istotne. W takich akwariach połowia ryb albo nie ma, albo jest znikome, tylko tyle, żeby dostarczyć azot, to wszystko. Także no, nie da się generalizować, każdy typ jest inny. No już prawie. Już prawie. Tu jest pełna liść, o, takich poplątanych. Tak jak wspomniałem, co 3 miesiące trzeba to robić. Mniej więcej tyle czasu to trwa, aż wszystko znowu tak samo zarośnie. No i ten przód tak samo trzeba czyścić, bo te walisnerie ustawicznie wpuszczają płącza. Tutaj widać taki właśnie płączek, który idzie i na końcu wyrasta roślinka i następna. To jest cały rząd. Dobra, tu już mamy mniej więcej 90% na pewno, że jest zrobione. Teraz trzeba się pozbyć tych roślin tutaj. Je po prostu wyciągamy. O. Widać woda. Tak sobie to idzie. I tutaj jest czubek tego kłącza i z tego wyrośnie następna roślina. To sobie zachowam, te sadzonki. Zawsze się mogą przydać. Tutaj muszę wyrzucić niestety tę żabienicę. Za mało ma światła, nie te warunki. Jak widać, jest tu sporo sporo takiego iłu. To jest właśnie to, co dodawałem, ta glina. Glina jest bardzo dobrym dodatkiem mineralnym do podłoża. No tylko ma tą wadę, że w akwariach, gdzie są zbrojniki, raczej jest nieskazana według mnie. Dlatego, że no, one lubią kopać i później jest kłopot. Dobra, możemy kończyć powoli przycinkę. Także tak jak wspomniałem, tutaj akurat jutro nie muszę robić podmianki, ale normalnie jak ta obsada tutaj wzrośnie, to trzeba będzie na drugi dzień ją zrobić. Dlatego, że no, ryby dalej będą tak jak co dzień wydalać, ale rośliny nie będą pochłaniać. Plus dołoży się to, że no, z tych obciętych liści, nim one się zabliźnią,
ten sok komórkowy się będzie sączył. On jest bogaty w składniki pokarmowe, w cukry, różne mikroelementy, między innymi azot, fosfor. No i nim rośliny się zabliźnią, nim minie sok, no to nie będą za ładne. Znaczy nie będą za ładne, nie będą nam wchłaniać tego azotu z wody tak intensywnie jak wcześniej. Posadzimy sobie tutaj te sadzonki. No to chyba z przycinką wszystko. Zobaczmy. No. Wygląda to w miarę. Naprawdę sporo jest tego nurzańca tutaj. Nivalis nervi. Dawniej za komuny, no to była najbardziej chyba popularna roślina obok Egerii. No jeszcze żabienica amazońska. No to były czasy, że roślin nie było. Chyba, że ktoś miał znajomości gdzieś w ogrodzie botanicznym, no to można było coś zdobyć. A tak to pustka. Nie to co dzisiaj. Dobra, to teraz zmiana wody. No, pokaż Liza, ile tego się uzbierało. Zobaczcie. Całkiem sporo tych liści. Zmienimy im wodę. I gotowe. Pokażę dzisiaj jeszcze skrzyczyki. Tam też przecinkę chciałem zrobić. No, trochę tego mułku wciągniemy. To co wzruszyłem, żeby nam to nie pływało. To jest wszystko z gliny. Oczywiście w podłożu jest dużo ceramika, co widać. Mułku takiego typowego to za wiele nie ma, no bo też ryb nie ma za dużo. Muszę uważać, żeby żadnego młodego czasem nie wciągnąć. No. Ok. Tyle nam wystarczy. Tutaj daję odpad, co już mam przygotowany. No, mam nadzieję, że teraz tych mszyc tyle nie będzie. W każdym razie na pewno nie będę miał tylu dostępnych liści, na których mogą żerować. No, ciekawy jestem, ile tych mieczyków teraz obecnie jest. Wady, jak wspomniałem, są takie większe, już pływają ze starymi. Ale przypuszczam, że powinno być w takim razie więcej ich. Te dwa są w podobnym wieku, więc powinny być jakieś młodsze. Zobaczymy, może
coś wypłynie. A jeszcze muszę zmienić gąbkę filtrze właśnie. Zapomniałem sobie o tym, dobrze. To trzeba zrobić. Mam nadzieję, że za dużo nie przytyjecie w trakcie świąt. Bo ja to tyle, kurczę, mam fajnych rzeczy do jedzenia teraz. Pewnie przybędzie mi ze 2 kilo. Jutro jeszcze idę do brata na śniadanie i na obiad. Będzie wyżerka. No ale to raczej dla mnie pracowite święta. Dzięki temu, że jest tyle wolnego, to mogę nadgonić z podmiankami. No i przy okazji zrobić filmik. No już prawie. Jeszcze troszkę. Dobra. Tyle wystarczy. To sobie podstawiamy. No, woda do jutra się ustoi. To nie ma problemu. Trzeba teraz jeszcze tylko ładnie rozprostować wszystkie te liście. Zupełnie jak włosy można je rozciągać. O. O, przy okazji jakiegoś liścia dłuższego wypatrzyłem jeszcze. No. Ale generalnie jest ok. Tak też wygląda akwarium po przycince, dużo jaśniej jest. Bardzo mnie to cieszy. O, i był mały mieczyk. Ale to jeden z tych dwóch. O, tutaj jest drugi. A maluchów całkiem takich małych nie widzę. No, tutaj mają się gdzie schować. Ten zbiornik akurat jest dość gęsty. O, jest, płynie. Zupełnie jak miniaturki samic, rzeczywiście. No, powoli coś tam się zwiększa statko. Czyli teraz jest ich, wychodziłoby, że 8 w sumie. Zobaczymy jeszcze TDS-em, jaka woda jest. Czterysta. No, to następnym razem muszę tutaj zmniejszyć im twardość. Może iść od razu poprawdę. Aha, jeszcze muszę zmienić gąbkę w filtrze. Te filterki są fajne, bo szybko można je otworzyć i zmienić gąbkę. Już mam przygotowaną zapasową. O, i czyszczenie filtra gotowe. Co jakiś czas trzeba go wyciągnąć całego i w środku wyczyścić, bo tam przy wirniku zbiera się taki szlam, który utrudnia jego obroty. Ale generalnie, przepraszam cię, Iza. Generalnie no, bardzo wygodny i tutaj w Niemczech taki filterek, nie wiem jak teraz, ale swego czasu kosztował chyba 12 euro i dosyć żywotne są, muszę przyznać.
To jest z firmy Superfish. Ja w sumie dużo tych filterków ich używam, i kubełkowe, i takie wewnętrzne. No ze względu właśnie na cenę, na to, że w miarę są wydajne, łatwo się czyszczą. I co? No i łatwe w obsłudze są. Co? Ach, dwa mieczyki obok siebie. No to są te dwa większe. Ale tak cały czas patrzę za czymś mniejszym jeszcze. Te dwie rybki, trzeba przyznać, lubią pływać ze sobą. Często widuję je właśnie we dwójkę. Dobra. Możemy się zająć z krzeczorami teraz. To akwarium jest gotowe. Tutaj nie nawożę w żaden sposób wody, dlatego że podłoże jest mocno mineralne i to wystarcza w zupełności tej walizneli. Dobra. Izio, przepuść mnie teraz. Przykryjemy tylko szybkę, żeby nam nikt nie wyskoczył czasem. Mszyce. Skąd to dziadostwo się wzięło? Dobra, tak to wygląda u skrzeczyków. Zbliższy liza. Co ja bym chciał zrobić tutaj? Chciałbym przyciąć te rośliny tutaj, co są, i dać je na tył bardziej. O, jak skrzeczyka ładnie widać, zobacz jakie ma kolory. No, to są jeszcze młode ryby, bardzo. Jest to taki mały w ogóle kurdupel jeszcze. Może go dzisiaj wypatrzymy. Z ciekawostki, to tutaj. To jest kwitnący wywłócznik. Coś takiego on wytwarza. Te kwiatki są niezwykle takie małe i niepozorne. Ten pęd wyrasta ponad wodę. No, tu już jest taki marny wywłócznik bardzo, ale zakwit. Pewnie jak przekwitnie, to już go szlak trafi. Normalnie w naturze to jest chyba roślina dwuletnia, tak mi się wydaje. Ale nie jestem pewny. Dobra, to zacznijmy. Ach, muszę sobie przygotować kuwetę, ponieważ te rośliny, które przytnę, są niepotrzebne. Okej. Trochę postraszymy teraz krzeczory. Wszystko tak mniej więcej na tej wysokości będę przycinał. Jedynie tego wywłócznika zostawię nieprzyciętego, bo chcę, żeby sobie skończył kwitnąć. Zobaczę, co się z nim stanie. Miałem tego włócznika dużo więcej, miałem naprawdę ładnego. Właśnie dlatego jest taki marny i ostatni, bo go ciąłem i w pewnym momencie roślina powiedziała pas i przestała mi rosnąć. No i w efekcie został taki jeden kikut, który teraz sobie zakwit.
Dobra, to trzeba powyciągać. To sobie użyjemy. Ta roślina to Hemianthus. Bardzo fajna roślina. Wcześniej miałem tu masę peli, ale ta pelia mi zaglądała. Te glony, które tutaj są na tym hańku, to jest właśnie pozostałość po glonach z peli. A, jest ten maluch, właśnie. O, Iza go pokazała mi. Super. To jest ten najmniejszy z nich. No, powolutku rosną. Ale im wolniej rosną, to tym lepiej, bo dłużej będą żyły. One żyją 2-3 lata. Nie są to długowieczne ryby. No ale nie zawsze jest tak, że nam dożyją tyle, bo wyższa temperatura, większy poziom azotu w wodzie powodują, że no, ryby krócej żyją. Czasem to może im naprawdę skrócić życie nawet i o połowę. Wszystko zależy od warunków. No i też intensywność karmienia ma tu znaczenie. Dlatego nieraz się zastanawiam właśnie, czy nie przekarmiam ryb. O, to widać resztkę tych glonów, które były na tej peli. Pelia niestety ma to do siebie, że jak raz zacznie glonieć, ona ma tendencję do pokrywania się właśnie gałęzatką. Jak raz już pokryje ją gałęzatka, tak już nic z tej peli nie będzie. Nie da się tego zwalczyć. Można jedynie czekać, aż pelia przerośnie tą gałęzatkę i pobrać sobie, można wtedy z tej peli świeże jakieś pędy, które nie są pokryte tym glonem. Ale ogólnie co do masy, to ta pelia już jest niestety stracona. Tak samo jak i ta tutaj. Dlatego chcę ją usunąć do końca razem z tym glonem i na to sobie pójdą te rośliny z przycinki. No niestety zdecydowałem się na tak radykalny krok, bo już mi się nie chce zwalczyć z tym glonem, wyciągać go z peli w kółko i w kółko. No także no niestety czasem tak jest. Nie we wszystkich akwariach ta pelia chce rosnąć tak jak trzeba. To ta roślinka tutaj. Także ona się nazywa Fluitans. A kiedyś o niej wspominałem, ona ma taką dziwną nazwę. To w opisie dam, bo wyleciało mi to z głowy całkiem. Na razie tutaj nie idzie. Filantus, ja, tak, Filantus. Filantus Fluitans, czy jakoś tak. Tak mi się wydaje. Ale to sprawdzę jeszcze i napiszę w komentarzach. Znaczy nie w komentarzach, tylko w opisie filmu. No, tu powoli. Powoli. Idzie w dobrym kierunku. Tą roślinę damy na tył. Glony. A, pozbędziemy się ich, tylko trochę cierpliwości. One są tutaj o tyle niebezpieczne, że skrzeczyki oddychają powietrzem. Duża ilość glonów nitkowatych może spowodować, że ryby nam się zaplątają w te glony i nie będą mogły podpłynąć do powierzchni sobie, żeby zaczerpnąć powietrza. Dlatego w akwarium ze skrzyczkami
jednak ta powierzchnia wody musi być, to muszą być takie jakby przeręble między tymi roślinami fruwającymi i wszystkimi innymi, tak żeby ryby mogły podpłynąć, zaczerpnąć powietrza. W innym wypadku nam się uduszą. O, jest ten mały. W innym wypadku nam się uduszą niestety. Nie wiem, czy nie dosypiemy trochę mana do podłoża. Mam jeszcze. Muszę Liza pokazać. Bardzo dobre podłoże mana do JBL-a. Przypomina bardzo ceramis. Może poczekaj, wysypię do czegoś. Możesz pokazać, tak wygląda to podłoże, tak jak ceramis, tylko że drobne takie, dość dobrze rośliny na tym rosną. Podsypię tam z tyłu, ono trochę mi zabrudzi wodę teraz, ale to nie ma problemu. No i jest jeden problem, że będzie mi tutaj pływać troszkę przy powierzchni. Wiem, że to co teraz robię, to dla wielu osób jest fanaberia, że sobie takie suche podłoże tutaj sypię. A to naprawdę tutaj nic się nie stanie złego. Trochę będzie zmącona woda dzisiaj. I to wszystko. Do jutra się ustoi. A to co pływa sobie opadnie. Okej. No. Niestety, tutaj była pelia, a teraz już nie ma peli. Dobra, teraz można przyciąć to, co jest tutaj. To sobie damy od razu tutaj na bok, te posadzenia. Teraz lepiej. No, trzeba poprzycinać, bo tutaj u dołu zaczyna być mało światła, zaczynają tracić liście te łodygi. Poza tym glony mają miejsce, żeby się rozrastać. Nie ma ich jakoś strasznie dużo, ale są. Widać. No ale jak teraz pewnie nie będzie, to i glony myślę, że znikną z czasem. To jest Rotala rotundifolia. Bardzo fajna roślina. Bardzo kolorowa i stosunkowo łatwa. Naprawdę i potrafi rosnąć w półcieniu i wtedy jest zielona, co prawda. Nie jest tak efektowna, ale potrafi w półcieniu rosnąć. Na, w pełnym świetle, no to sami widzicie. No. Ja chcę tutaj taki chaos zrobić. Nie chcę, żeby było poukładane jedno obok drugiego. Przy samych ściankach akwarium zostawię dłuższe rośliny.
O, mogę teraz się pozbyć tych glonów, które były przy samym dole. No tutaj muszę raz na miesiąc zrobić przycinkę. Chciałbym dzisiaj jeszcze dosadzić jedną taką roślinę o szerszych liściach, bo pierwszy raz jak miałem skrzyczyki, pierwszy raz w ogóle jak miały tarło, to w zasadzie był na drugi dzień po kupieniu ich. Były w takim małym akwarium 15-litrowym i zaobserwowałem, że składają ikrę pod liściem kryptokoryny, takim, to była kryptokoryna pontederifolia, ona ma takie jajowate liście i chciałbym, żeby tutaj też taka roślina była o takich szerszych liściach. No i wymyśliłem sobie, że sadzę tutaj lagenandrę. Mam akurat lagenandrę u Skifi. Specjalnie nie jest posadzona do gruntu. Jest jeszcze w tym koszyczku, w którym ją kupiłem. No właśnie z tego względu, że miała trafić gdzieś. No i trafi tutaj. To wszystko się ładnie rozkrzewi jeszcze. Przede wszystkim, no, ona, jeżeli ma światło, ta roślina, to zazwyczaj ma liście do samego dołu. Przy braku światła, no, tak jak wszystkie łodygowe rośliny, traci te liście. Także, no, pod tym względem rzeczywiście racja będzie wyglądać efektowniej. Ale powtarzam, to jest tylko nasza ludzka miara. Niekoniecznie tą miarą powinniśmy mierzyć ryby, bo im zależy na czymś zgoła innym na przykład. No, przede wszystkim wiadomo, chodzi im o to, żeby się rozmnożyć, ale skąd możemy wiedzieć, czy dany typ roślin ryby lubią lub nie lubią. No. Ciężko po mimice ryby zaobserwować, czy coś lubi, czy nie. Ponieważ liby nie mają mimiki. Ta żółta roślinka tutaj to jest Amania species. Jeżeli chodzi o Amanię, też taki dosyć łatwy gatunek. Aczkolwiek nie wiem co za gatunek, bo sprzedawana jest jako Amania species. W każdym razie przy odpowiedniej ilości światła i przy żyznym podłożu, ponieważ ona bardzo lubi mieć żyzne podłoże, ale w sensie takim, że żyzne mineralne podłoże, a nie humusowe, no to wtedy naprawdę jest bardzo dekoracyjna, a łatwo poznać, że coś nie pasuje, bo zaczynają mi się dziwnie tak wyginać liście. Mam taką u szczupieńczyków degata, no i nie chcę mi tam za cholerę rosnąć. Tam akurat jest podłoże aktywne, no i zbyt jałowe jest widocznie, jak dla tej rośliny. Natomiast tutaj jest duża ilość gliny, także te rośliny łodygowe naprawdę dobrze tu rosną. No, tu mamy od razu całą kępę, którą można posadzić. No, teraz będę miał ze 3 miesiące spokoju po tym całym zabiegu.
nie chcę tutaj za często grzebać ze względu właśnie na to, że skrzeczyk jest raczej rybą płochliwą. To mała rybka, lubi spokój, więc no, trzeba tak budować akwarium, żeby miała ten spokój. I ta rotara też jest tutaj dobra pod tym względem, bo ta roślina nie rośnie jakoś ekspansywnie szybko, aczkolwiek jak jest jej dobrze, to potrafi się dość mocno rozrastać, wytwarza takie kłącza. W odróżnieniu od walisneri to kłącze nie idzie pod ziemią. Ona sobie pełznie tuż przy gruncie. No i co jakiś czas wyrasta z niego roślina w górę. No, tu już mamy przycięte ładnie. No, wreszcie będę mógł porządnie ten tył obsadzić. Oczywiście w tamtym roku, jak zakładałem to akwarium, no to obsada roślin była troszkę inna. Nie wszystko zechciało tu rosnąć. Była tu też z tyłu taka roślina, ona się okazała niestety, tak jak przypuszczałem, emersyjną. Hemigramis się to nazywało. Także to hemigramis to mi wymarło. No ale od początku tak podejrzewałem, że to jest roślina raczej okresowo wytrzymująca pod wodą w czasie tam, powiedzmy, pory deszczowej, a generalnie nie była to roślina podwodna, tylko bagienna, znosząca okresowe zalanie. To jest duża różnica. Tutaj obetniemy. No, ten będzie ładny, żółty. Raz udało mi się tą rotalę kupić, nie widziałem jej nigdy więcej. Bardzo fajna, naprawdę. Cieszę się, że udało mi się ją utrzymać w akwariach. No tutaj rośnie najlepiej, w tym akurat. No, już wkrótce będzie zrobione. O, mogę się dostać do tego wszystkiego dziadostwa. O, za tydzień ten baniak to będzie bajka. Jeszcze glono za chwilę mnie pomęczy oczywiście. Szacuję, że z miesiąc do dwóch. Ale myślę, że w momencie, kiedy się tej peli pozbyłem, to już jest koniec. To jest przedziwne. Raz wystarczy, że zagonieję tę glonę zatką i już ameno po prostu. Żadne inne glony nie widzę, żeby tak atakowały pelię. Tylko właśnie te glonę zatki. Ta pelia, owszem, przerośnięta tą galenzatką, rośnie dalej. Także też to jest tylko kwestia naszej ludzkiej estetyki, bo nie zauważyłem, żeby z tego powodu obmierała pelia. No ale naprawdę brzydko wygląda. To trzeba dać tam z drugiej strony. Dobra.
Jeszcze troszkę. Dobra, to posadzimy. Byłoby skończone. Prawie. Jeszcze tylko chwila. Ta mania dość wolno rośnie, więc rotala sobie przerośnie ją wkrótce. Troszkę ją zostawię wyższą. Albo może jeszcze bym skrócił. Zobaczmy to, można tak o. O, tak będzie lepiej. Tak, to mamy już gotowe. Ale widzę, że nie znajdę miejsca teraz na tą. Na tą lagnandrę. Trzeba by było przesadzić rośliny, które tutaj są. Tak zrobimy. Ok, i to miejsce nam wystarczy na lagnandrę. Teraz ją przyniosę. Jeszcze tego hemiantusa, który tutaj jest, bym posadził. Jeszcze trochę. Dobra. Mamy to. Teraz tylko muszę się rośliny rozprostować. To będzie to. Dobra. Tak.
tu mamy taki długi pentagon, go skrócimy. Teraz wszystko się musi rozprostować. Przyniosę tę lagnandrę. Przepraszam. Otóż i ta roślina Lagnandra meboldi. Tych lagnandr jest więcej gatunków, około 10. Generalnie to są rośliny bagienne, błotne. Z gatunków, które można przez dłuższy czas pod wodą utrzymać, to chyba tylko jest ta meboldi. W każdym razie to jest chyba jedyna dostępna w handlu. One są w takim właśnie substracie sadzone. Ten substrat trzeba usunąć. Najlepiej w jak największej ilości go wyciągnąć. On normalnie to jest taka jakby wata mineralna. Ona jest nasycona nawozami. No i roślina, sadzonka jest tym sadzona na, tam gdzie jest hodowana na fermie. No ale my nie chcemy tego mieć w akwarium. Przynajmniej trzeba to usunąć w jak największym stopniu. Tyle, ile się da. Wiadomo, wszystkiego nie usuniemy, ale im mniej jest, tym lepiej. Korzenie ładne, białe. Zobaczymy. Próbowałem z tą rośliną już. Ona generalnie no, lubi żyzne, mineralne podłoże, takie z dodatkiem właśnie ziemi ogrodowej. Dużo światła. Na wszystkie błędy w hodowli reaguje traceniem liści. Dziurkuje się tak jak kryptokoryny i traci liście. Z czasem, jeżeli będzie wszystko ok, będzie mi rosła, to dorośnie tutaj aż do powierzchni. Zobaczymy. Można będzie prześledzić. To jest drugie podejście do tej rośliny. W pierwszym rosła mi nawet całkiem, tylko że niestety kryptokoryna ją zarosła. No i pod, chyba to była wtedy nawet lagenandra. Tak. Chyba lagenandra była, pod którą właśnie złożyły jaja. W każdym razie pod takim liściem było gniazdo zorganizowane, więc no tu nie ma takich liści, przynajmniej nie było. Także dobrze, że teraz mają. Ok, teraz mała podmianka wody jeszcze i to będzie tyle. No, już widzę i zapokazuję, godzina 3. No, przepraszam. Na tym te odcinki samo mięso polegają. Możecie się przekonać, ile czasu zajmuje pielęgnacja tych akwariów. To tak jak mówię, każdego dnia jest moja codzienność. Zawsze któryś z tych akwariów trzeba czy to zmienić wodę, czy to właśnie zrobić jakąś już poważniejszą pielęgnację. Dobrze, że ten zbiornik jest taki dziki, bo te skrzeczyki, które są tutaj, to są młode skrzeczyki, które wyhodowały się tutaj same. Właśnie dzięki temu, że no, jest takie zniczałe to akwarium. Jest tutaj troszkę różnych organizmów, na które młodzież może polować. One w początkowej
okresie życia. Muszą odżywiać się pierwotniakami. Tak więc, no, w świeżym akwarium, świeżo założonym, nie ma szans na odchów młodych. Natomiast w akwarium już takim starszym, dojrzałym, jest szansa, że część młodych jakaś przetrwa. Później, jak już minie, no tak około 2 tygodni pierwsze, no można swobodnie karmić je wylęgiem Artemii. No ale pierwsze 2 tygodnie, szczególnie pierwszy tydzień, są bardzo trudne. Natomiast odpowiednio gęstym akwarium, dojrzałym, ryby mogą się samoistnie wychować. To będzie tam kilka sztuk z wylęgu. One składają zazwyczaj sporo jaj, dużo ponad 30. Tak, od 30 do 50 bym określił. Więc tych młodych zawsze w wylęgu jest multum. No ale wychowanie kilku to już jest sukces według mnie. A największym sukcesem akwarium jest to, że one są w stanie się w tym akwarium same wychować. No. Temperatura w tym akwarium to 24 stopnie. One raczej nie lubią temperatur poniżej 22. Mi się tych grzałka zepsuła swego czasu, to moje dorosłe padły, młode przetrwały. Ale no, fajna rybka, ale nie taka prosta wbrew pozorom. No i dość terytorialna, jak na tak małą rybę. Ale generalnie chyba wszystkie te takie labiryntowate ryby raczej mają charakter, jeżeli chodzi o samce. Jeżeli chodzi o pH, no to pH tutaj jest 7, neutralne. Hodowałem też te ryby swego czasu w paludarium, w dość kwaśnej wodzie, też się rozmnożyły. Więc można zrobić taki ciemny zbiornik z dużą ilością liści, gałązek. One też się będą dobrze czuły. Zresztą na górze mam w paludarium inny gatunek skrzeczyka. Te tutaj to są Trichopsis pumila, natomiast tam na górze mam Trichopsis vitata. Dość podobne ryby, w kształcie takie same, tylko większe. Ważne jest, żeby szyba, która przykrywa akwarium, była szczelna. To nie dlatego, że one mogą nam wyskoczyć, ale chodzi o to, żeby temperatura powietrza ponad wodą była nieco wyższa niż temperatura wody. Tu chodzi o aparat labiryntowy. Te ryby mają przekształcony pęcherz pławny w taki jakby labirynt, no pewnie tak się to nazywa, no taki układ jakby połączony ze sobą rurek i tak dalej. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. W każdym razie z tego oddychają powietrzem atmosferycznym, bo to jest wszystko bardzo silnie ukrwione. Puszczałem za mało wody. A jutro będę musiał dolać troszeczkę im. Dobrze, jak przestrzeń jest troszeczkę jednak mimo wszystko, żeby to powietrze się mogło nagrzewać. No cóż, to chyba tyle na dzisiaj będzie. Jak widzicie, w następnym odcinku mogę pokazać, jak to akwarium się teraz rozwija po tej całej przycince. Tego włócznika nie ruszam, tak jak mówię. Może coś jeszcze z niego będzie. Nie chcę go przycinać, jak on kwitnie, bo to będzie ameno dla niego. Ale może po przekwitnięciu jeszcze gdzieś coś wypuści z boku. No.
zależy mi na takim efekcie, żeby był rozgardiarz, nie były te rośnie wszystkie ułożone. Lubię takie zdziczenie. W naturze no tak to wygląda. Gatunki się przerastają. Tak jak na łące jest. No i chciałbym, żeby tutaj też tak było. No, za tydzień naprawdę to akwarium będzie wyglądać świetnie. Ok. To tyle na dzisiaj. Jeżeli chodzi o pielęgnację w moich akwariach. Myślę, że może się komuś to przydać. Kiedyś tam, może kiedyś. A na dzisiaj, tak jak mówię, to już wszystko. Wesołych świąt jeszcze raz. Nie przytyjcie za dużo. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!